wychodzimy poza obrzeża Dominikanów, ale nie do końca. W Poznaniu jest kościół Dominikanek, w którym Dominikanów i Dominikanek dawno już nie ma. Jest to kościół gotycki, niedaleko od dawnego gotyckiego kościoła, kościoła Dominikanów. I otóż w tym kościele służyli do mszy chłopcy. Było ich pięciu. W czasie, kiedy służbę Bożą sprawowali tam już Salezjanie. Do dziś tym kościołem się zajmują. Państwo historię być może znacie. Oni w czasie wojny brali udział w konspiracji, zostali złapani i zgilotynowani. Wyniesieni na ołtarze. Nie ma ich grobów, ale jest miejsce stracenia i jest miejsce, gdzie służyli do mszy. I to jest hymn napisany właśnie dla tego miejsca. Dla pocieszycielki, królowej pocieszycielki. Tam jest obraz i kościół jest pod tym wezwaniem, którym oni służyli do mszy i przy którym się wychowywali na Starym Mieście w Poznaniu. Jest to hymn tych pięciu ministrantów, męczenników. Tego dnia pocieszycielko nasza i królowo pozwoliłaś, aby połączyła się w kielichu wespół z najświętszą krwią Chrystusową, krew pięciu męczenników. Nunc in troibo ad altare Dei quilletificat juventutem meam. Nunc in troibo ad altare Dei quilletificat juventutem meam. Idą objawiając światłem przepełnione twarze, idą Edward, Czesław, Edward, Franciszek, Jarogniew, jak kadzidło na twoje ołtarze, twoim płonący ogniem. Nunc in troibo ad altare Dei quilletificat juventutem meam. Nunc in troibo ad altare Dei quilletificat juventutem meam. Zawsze gdy się lampka wieczna sama dźwiga w górę, wiem, że jest, że czuwa ze mną od świtu do świtu, śpiewający swą ministranturę, chór pięciu męczenników. Nunc in troibo ad altare Dei quilletificat juventutem meam. Nunc in troibo ad altare Dei quilletificat juventutem meam. Taką pieśnią płonie krzew wieczyście gorejący, aby w sercach świętej uczty grzesznych uczestników trybem tętniła rozkazującym, krew pięciu męczenników. Nunc in troibo ad altare Dei quilletificat juventutem meam.